Cześć, witajcie, z tej strony 321. Ponownie gramy w Anno Mutationem. Bez przedłużenia, pierw tylko... Nie, w sumie Sejwika, zagadam Sejwika. Robiłem w sumie upgrade'a. Teraz zajmiemy się zadaniem, czyli idziemy na arenę walczyć. To jest Dana Zay, którą już wcześniej widzieliśmy. No to dobra. Czekajcie, pierw znajdźka. Będziemy coś znajdzie? Chyba nie. Jest jakieś zadanie. To teraz idziemy. Kurde, żeby nas zabić. Nas nie da się tarbić. Idziemy na arenę, bo zawsze musi być gdzieś arena. O. Dobra, dzieje się jakaś bijatyka tam. Ktoś się z dzielinami, no tego się można było spodziewać. Ten śmiech nie pasował do tej osoby. Yep, jesteśmy gotowi do walki. To jest najlepsza rzecz. Ledwo minuta w odcinek i już mamy walki. O! Aha, czy to są fighterzy? Łe! Chociaż może to będzie koteł. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy tu wrócimy. Oglądaj mecz w arenie przez 30 sekund. No to... A czy i ten? O, wiedziałem, że tutaj są znajdźki. Ty? Nie ty? To nie chcę gadać. O, tutaj za list. A, Diary of the Fighter. To tam jakaś pierdoleta. Czeknie. Coś jeszcze. Mutant Boxing. Dobra, idziemy wam pokazać, kto tu walczy. Runda pierwsza. Ann versus... Duży czarny bokser. Cyberbokser. Fuck. No i pokażesz. No dawaj. Pokażę. O Jezu, innego. Ważne. Na przykład pokażę ci broń. Jak tam mamy sobie? A jeszcze mamy broń. Dobra, stacja. Bo, jeszcze raz. Aha, czemu ja wcisnąłem tutaj i zrobił się źle do lądu? Dobra, nieważne. O, dobra, się, jak to się wygrywa. Właśnie widzę taką zamiankę, której niestety nie powinienem tyle co robić. Przez te podwójne miecze mam blokadę w paru atakach. Nie. Pierwszy wyleczymy. Nie. Zrobimy szybką zamianę. Nie plecak. To nie. Tak. Nie to. Weźmiemy sobie zwykły miecz. Ponieważ na nim mamy troszeczkę lepszy atak. Dawaj, weź.
Obawiam się. Ale musiałem dobrać do niego broń, działam. Podwójnymi to za mało robiłem obrażeń. On był zbyt przystosowany na to. Naprawdę? Okej, to było. Chciałem powiedzieć stosunkowo proste, ale... Jak na pierwszy pojedynek taki rozgrzewkowy? To nie. To mi się nie podoba. Czemu ona wygląda jak jakiś taki bardziej? Nie wiem czemu wygląda jakby ktoś... Jakby ta postać była jak zrobiona. Myślę, tak jakby... Jakby ktoś położył dużo nacisku na tworzenie jej. Naprawdę to było konieczne? Aha, to ja wcisnęłem to. Tak, przez pierwsze 2 minuty, czasem ja. Let's go! Okej. Okay. Pora na kolejne zdanie. Żeby w końcu jakaś strzelanina? Sujte koi. Ore tachi wa Rei League o sagashi ni iku nda. Inochi shirazu ga maitoshi nan nin ka iru ga onna wa 2 me da na. Oh. 1 me ga dare ka wa kiku na yo. Saa nore. Sugu shikkou suru. Kita ka. Nore. Myślę, że nas sprzeda? 50-50 powiedziałbym. Czekajcie, czy jesteśmy w łodzi podwodnej? Nie! Ale fajna kasek. Może overrated. Niektórzy lubią, ja uważam, że jest takie okej problem. Chyba, że to nie jest statku, albo jakiekolwiek statku związane ze strzelaniem. Będzie tak?
był Mecha Wave tak zwany i on będzie nas atakować. Nie. Aha. No. Tak się domyślałem, że nas zniknie. Wow, co to było? Ej, ła? Nante brena jacu nano? Otto shitsure. Tomodachi o omoidashite, tsui shashin o totte shimatta nda. Zapytaj o takie rzeczy. Ojo-san, aete ureshii yo. Sakihodo no shitsure no oabi ni. Idziemy ścigać asasinów, także jakakolwiek rzecz, która ma w nazwie wyceluj w kogoś, od razu, że tak powiem, jest dla nas immediate danger. Sono tomodachi wa kazu aru kodomo no naka de mottomo yūshū de totemo yasashiku yūkan datta. Trainingu chūu mo yoku hoka no ko tasukete ita. Aru hi kyōkan ga karera ni totemo tsurai ningu o ataeta. Oh, nie. Kodomo tachi wa konnan na jōkyō ni chokumen shi dare mo ga chūchō shita. Tada kanojō dake ga tachiagari migoto ni ni kanryō saseta nda. Moment kiedy daga modotte miruto postać kanojō no sentaku no sei de takie shite takie hoka no ko tachi ga shinde shimatte ita. Tam odpowiedź na to pytanie nawet więcej. Kanojō wa jibun o semeta. Jibun ga minna o koroshite shimatta no da to. Wewnętrzny monolog kiyao. Kanojō wa jisatsu shita. Daga sore de wa owara nakatta. Kanojō wa nimmu o ukeru mae no jikan ni modori michi o erabi naoshi hoka no ko o sukutta nda. 何が言いたいの?もう話す必要はないわ。失礼者も出てくる。失礼者もロレファブルやくだ。ポスタッチ。あ、ダーリー。どこ行ってたの?あれ?この人は?ただの変人よ。ロール。もうすぐクローギャングの島に着く。え、わ。 Gdzie on jest? Znaczy, to raczej mała szansa, gdzie on mógłby być na takim okręcie. Ojane? Ojane? My ciotto? Ayane? Arigato. Icumade kirareru ka wakaranai kedo. Mochikotaete mise. Bo w poprzednich odcinkach, przynajmniej w jednym odcinku, widzieliśmy, że tak powiem, lap pillow, który faktycznie działa. I pytanie, czy on ma fizyczną część. Tak ona jest jako hologram, czy jakaś fizyczny, czy nie? Moment, tak. Nie dziwi. Dobra, jesteśmy na statku. Prawie na statku. Ale czy na pewno byłby taki duży? Dlaczego wszyscy patrzą w tym samym jednym miejscu? O! Okej, już wiemy, że będzie bijatyka. Orego tetsudaeru no wa koko made da. Ganbare yo. Kōun o inotte iru. Annai shite kurete arigato. To była za kropelka. Nechotto. Jakim tutem AI może iść spać? Why? Jak? Shouga nai wa ne. Iko. Też jak tak teraz sobie myślę, to się muszę odwrócić. Wcale nie uciekam od tego. Wcale nie jest tak, że wracam do was, bo miałem coś podłączone do ładowania, skoro już mowa o ładowaniu AI. But anyway, ja zawsze cały czas byłem przy komputerze. Tak, to jest komputer, nie laptop, jak się myślisz, co za lampka. Nie wiem, co za lampka. Okej, tutaj mamy znajdźkę na prawo. To jest znajdźka, widziałem. Czy my musimy tutaj... A, nie możemy, czyli stąd będziemy wychodzić. O. Coś się tak domyśliłem, że to będzie bitwa. Wow.
Ale jakaś bomba? Nie wiem, ale wiem jedno. Żeby głupo. No. Co to za bud? A. Czyli ktoś, kto próbował uciec. To było szybkie. Ale... takie... why? Aha. Wow. To jest... jak ten... Escape Man, czegoś taki? Ja nie pamiętam, jak się nazywał ten film. Ale z Sylwestrem Stallone w roli głównej. Dla wycieczki chyba. Już tak. To też było więzienie na statku. Lol, czy nie był miły? Medication AI? Wait, jak to Big Shot? To znaczy, że to jesteśmy bogaci? Aha, czyli plan ucieczki. No, szybki był? Wow. Chciałbym zobaczyć, jakby... tak, teraz sobie myślę, jakbyśmy mieli nas zrobić dwa plany ucieczki z jakiegoś miejsca. Chciałbym zobaczyć, jakby go zrobił... jakiś, nie wiem... artysta i na przykład jakiś gościu, co się zajmuje jakimiś tam rzeczami związanymi z budowlanką. Jakby na przykład i oni. Chciałbym zobaczyć, jakby wyglądały, jak powiem, blueprinty takich planów ucieczki. I tu jestem zaciekawiony teraz. Gdzie? Golden Koteła? Chyba Golden Koteła. Ale wiem, co tutaj jest już. To coś, co jak recyklingujemy z tych, z naszych apteczek dostajemy. Coś tam było i... Kolejny Koteła? Nie mamy kolejnego Koteły. Tutaj drzwi są otwarte, tutaj też są otwarte, ale to są ważniejsze. 6, 5, 4, 2, 1? Kłaj taki... Myślę, że tutaj będzie bitka. Aha. Nie można otworzyć z tej strony. Ow! Rogok no ksajaro domome! Goega hoki! Oka no renciu wa sake nonderu te no ni. Sake hitori tatsugoku shite. Kemusho-chou wa ohikari nanda. Znowu ten gościu. Gosh, no. Dane radę. Lampa.
No nie. Może bardziej się to ma. Ten pistolet, bo ja uważam, że to jest troszeczkę ładniejsze. Zagrożenie. A nie mam tego dokonanego skilla. No, wspomniałem, że tu mam podwójny skok. Zgadę, znowu lód. Znowu lód. Fajny przerywnik, ale zaopatrzyliśmy się w zapasy. Także lecimy dalej. O, kama, nie gadajcie. To się zmienia w... To jak ja już widzę tą armatę. Tamto działko, to... Ja już mówię, że to się zmienia w gira automaty. Zmieni na chwilę. Dobra, dziękuję bardzo. O, to jest pierwszy raz gościa. Nawet nie myśli. A my w ogóle ona tak jakby ten miecz... Nie wiem. Jakby to nazwać. Tak jakby one były... Jeszcze nie podnosić sobie energii, właśnie skurczowy. Dobra. Nie. Come on. Ile można? Jak ja nie lubię tego gościa. Jakby to była jakiś taki, wiecie, taki boss fight. Skąd mogę to wiedzieć? Nie mam pojęcia. Takie przeczucie. O. Ale to jest tutaj, jest jakaś znaczka? Nie. Po prostu mogłem to zrobić w trzy różne sposoby. I odblokowaliśmy teraz sobie wyjście. A nie, drugą stronę. Góra, też tutaj jakieś alarmy mamy. No, wydaje mi się, że troszeczkę za szybko przyszedłem do tą sekcję i trochę zbyt łatwa była. No, po nim.
Uła. Dużo pułapek co tu zrobił. Ja, on jest martwy. Oh no. Anyway. Wcale nie. Powiedział po tym przywalną. Ooo! Czy ja dobrze widzę tam bazukę? Idziemy tam. Widzę lód. Widzę dużo ludu tutaj. Ooo, ulepszamy się. Pora na upgrade. Upgrades, peoples. Upgrades. O, to chciałem. Dobra, teraz sobie szybko. SDK. Dusage Jutsu. To keep pressing cut, perform follow-up attacks. Czyli SDK. No dobra, potem KKK. DDDJ to był Knee Strike. Retro plus WK. To było znane. Shadow Step to jo. WJ. A, to było, tego ataku się nauczyliśmy. Ale możemy chyba jeszcze jednej rzeczy się chyba nauczyć, bo mamy upgrades. Tak, mamy. Bo tu się uczymy. Aha, tutaj są za te. A tak, max HP. Wydaje mi się, że chcemy sobie HP ulepszyć. 10, 5. Czy mamy coś za 1? Mamy coś za 1. Luck. Daj, tu już za więcej. O, to brzmi dobrze. A tu, o właśnie, bo to jest do tych podwójnych mieczy. SJ, DDJ, crosslash. Dobra. Możemy jeszcze tutaj. Dobra, to już wiemy. Zamiana broni. Nieważne. Robimy zamiany broni. Nie. Myślałem, że tamta była broń dobra, bo właśnie okazało, że nie miałem skilli. Czekajcie, no czemu? Aha, bo ja plecak ściskam. I want the Great Sword Module? Nie. To jest miło. Dobra. Dobrze myślę, że to było lepsze. Piercing. Critical. Dobra. Boss fight? Tunguska misza! Co jest nie tak z tą grą? Rakiety. No, fajnie, czekajcie. Take, wo. U. To brzmi nieźle. Dobra, trochę medów. To jeszcze sobie przejdziemy. Aha. Dobrze, próbujemy to. Tutaj coś jeszcze? Jakby przejście? Nie, nie mamy przejścia. Dobra, przechodzimy dalej. O! Shinkira domo, koko wa akiro! Ore to sensei dodo tatakae! Warui kaizou ningen ja nasasou ne. Anata! A moshikashite... O, czyli nie goście. To było dosyć szybkie. Dobra, tak dokładnie. Wait, serio? Fuck. Dokładnie. Gambatte, Dari. Ale... boss fight, wy. Nie lubię tego zawsze mówić, ale no co mogę powiedzieć. W następnym odcinku także. Cześć, do zobaczenia. Bye.